Witajcie w Smak Sztuki. Witajcie, zapraszamy na kolejny odcinek naszych opowieści o zielonej żywności. Dzisiaj chcieliśmy się podzielić z Państwem naszymi doświadczeniami, które już troszeczkę trwają, bo tak jak mówiliśmy nieraz, jest to 2,5 roku takiego ciągłego jedzenia. Karmienia się zieloną żywnością. Mamy tutaj właśnie na wzmocnienie po jednej czarce. Soczku z młodego jęczmienia i może ja zacznę opowiadać. Pewnie, że tak. W ogóle jestem świeżo po wizycie u fryzjera i moja pani fryzjerka, która mnie zna już od kilkunastu lat, też zauważyła, że moje włosy stały się gęstsze, gęściejsze. Ja zauważyłam, że one rosną już po 2 miesiącach od rozpoczęcia spożywania zielonej żywności. Pewnie wystartowały od razu, natomiast po tych 2 miesiącach zauważyłam tutaj nad czołem mnóstwo tak zwanych baby hair i się ucieszyłam, ponieważ no, włosy w pewnym wieku, co tu dużo gadać, robią się słabsze, cieńsze i po prostu jest ich mniej. A kobiety lubią ładnie wyglądać, ja zawsze byłam dumna ze swoich włosów, bardzo mi się podobały. No i nie bardzo mi się podobała tendencja, w którą to wszystko zmierzało, prawda, strona, w którą to wszystko szło. I w związku z tym, jak zobaczyłam te moje włosy rosnące, ucieszyłam się bardzo. To była pierwsza edycja, potem się zdarzyła za jakiś czas taki drugi jakby wysyp, nazwijmy to, tych włosów. I teraz po tych 2,5 roku, no to zważywszy na to, że włosy rosną centymetr mniej więcej na miesiąc, to one już mają te 20 parę do 30 centymetrów, te, które zaczęły najwcześniej. I to już jest odczuwalne, bo naprawdę tych włosów zrobiło się więcej. I to jest jedna rzecz. Od razu też, jak rozpoczęliśmy to jedzenie zielonej żywności, widać było po układzie pokarmowym, że zmienia się taki komfort w jelitach. Wiele osób w dzisiejszych czasach ma problem z wypróżnianiem się. Też niewiele zwracamy na to uwagi, ponieważ też żaden z lekarzy nas nie pyta o to, jak wygląda nasza kubka codzienna. I generalnie jest to temat wstydliwy, tabu, a bardzo istotny dla zdrowia. I wiemy, a szczególnie te osoby, które borykają się z zatwardzeniami nieraz wielodniowymi czasami, są osoby, które raz na tydzień się wypróżniają. Wiadomo, jak niesamowitą ulgą jest to, że jak nasz układ pokarmowy zaczyna działać sprawniej i jak w jelitach pojawia się taka jakby wolna przestrzeń i poczucie lekkości po takim prawidłowym wypróżnieniu. Więc jest nadzieja dla tych osób, które mają za mało właśnie ruchliwy układ pokarmowy, za mało błonnika, za mało enzymów. Albo taki tryb życia, prawda, że po prostu tak mało się ruszają i zdarzają się te zaleparcia. Dokładnie, więc wiele czynników na to wpływa, natomiast ta nasza zielona żywność naprawdę w dużej mierze usprawnia funkcjonowanie układu pokarmowego. Po jakimś pół roku od rozpoczęcia spożywania regularnego zauważyłam, że zrobiłam się spokojniejsza, co na pewno w obliczu życia domowego i zawodowego jest bardzo istotne, bo jak człowiek jest nadpobudliwy i bardzo nerwowy, to też ta wybuchowość przeszkadza osobom, które muszą z nami przebywać pod jednym dachem. I to było naprawdę bardzo przyjemne zauważyć, że ten układ nerwowy też jest wyciszony. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale większość, i to duża większość endorfin wytwarza się w jelitach, a nie w mózgu. Więc stan naszych jelit bardzo wydatnie wpływa na nasze samopoczucie. Po kolejnych kilku miesiącach zauważyłam, że mam mniejsze łaknienie, mniejsze parcie na słodkie. A jeszcze troszkę później, że w ogóle potrzebuje mniej zjeść. Natomiast są osoby, które w ogóle po wypiciu szklanki jęczmienia albo po zjedzeniu garstki chlorelli czują się tak, jakby zjadły obiad. Jest bardzo duża rozmaitość jakby tych reakcji organizmów, ponieważ każdy z nas jest inny. I dlatego bardzo prosimy, jeżeli ktoś jest ciekawy właśnie rozpoczęcia tej przygody z zieloną żywnością, żeby dzwonił, żebyśmy mogli porozmawiać i ustalić, jaka forma, jaka ilość... Czy proszek, czy drażetki. Tak. I ile razy. Jaka ilość na początek, prawda? No ale wiesz co, ja chciałem opowiedzieć o tym i podzielić się tutaj z Państwem, jak na mnie działała zielona żywność, więc na początku ja nie widziałem jakichś spektakularnych efektów,
ale po jakimś czasie rzeczywiście włosy zaczęły mi też rosnąć i po prostu z tym wypróżnianiem rzeczywiście się bardzo polepszyło. Ale najbardziej w ubiegłym roku zadziałała zielona żywność na sprawy związane z kleszczem, ponieważ ugryzł mnie kleszcz i no, bałem się boreliozy i w ciągu 5 tygodni od ugryzienia kleszcza do badania krwi naprawdę dużo zażywałem zielonej żywności. Codziennie, 3 razy dziennie piłem sok z jęczmienia, jadłem większe dawki chlorelli. I po prostu no, świadomie to robiłem, bo wiedziałem, że po prostu walczę z czymś naprawdę bardzo poważnym. I uwierzcie mi Państwo, że stało się tak, że jak zbadałem krew, to rzeczywiście okazało się, że miałem podniesione te wskaźniki, które wskazują na właśnie kontakt z boreliozą, ale nie było żadnych objawów. I pani lekarka w przychodni powiedziała mi, że ja panu nie wypiszę antybiotyku, ponieważ pan po prostu nie ma żadnych objawów. Widać, że organizm walczył to. Więc ja po prostu wtedy bardzo mocno jakby przekonałem się o tym, jak działa zielona żywność. Że to nie jest lekarstwo, ale ona po prostu wzmacnia naturalne procesy, siły. Naturalne siły, które w organizmie są i po prostu wytwarza odporność. I mi ta odporność była na tyle silna w organizmie, że po prostu rzeczywiście zwalczyła no, intensywną walkę z tą boreliozą, bo to było mocne. Także z tego się bardzo cieszę. A drugi no, kleszcz, którego znalazłeś... Właśnie dzień... chciałem to powiedzieć, że właśnie i też w trakcie jedzenia zielonej żywności z lasu przyniosłem kleszcza, na brzuchu miałem go i okazało się, że ten kleszcz w ogóle się nie wpił do ciała, nawet nie zaczął pić tej krwi, ponieważ się spalił. Dosłownie ususzył się. Ja to nazywam spalił, bo ja zobaczyłem go, po prostu on był suchy. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. I powiązałem to bezpośrednio z zieloną żywnością, bo wiedziałem, że jem codziennie i to nie dawkę jedną raz na tydzień, tylko 3 dawki w ciągu dnia. Także no po prostu bardzo jestem zadowolony z tego. No myślę, że też na układ nerwowy działa zielona żywność, zresztą nie tylko, że myślę, tylko to jest potwierdzone badaniami naukowymi, ale u mnie po prostu ten nastrój no po prostu jest lepszy, że ja mam po prostu jakby większy humor, taki dobry humor. Więcej siły, tak. Mniej jem, a jestem rzeczywiście, więcej mam siły, bardziej mocniejszy taki. No. Co jest jeszcze fajne, bo też z wiekiem nie tylko łapiemy różne choroby czy zwyrodnienia, ale na przykład na skórze pojawiają się nieciekawe pieprzyki. U mnie też było ze skórą. Przepraszam, bo ja miałem taką egzemę, czy jak to nazwać, po prostu taką trudno gojącą się, nieprzyjemną taką czerwoną plamę dosyć dużą i ona się nie goiła w ogóle. Ja to wymyśliłem, że będę smarował maścią, no i smarowałem taką maścią z antybiotykiem, ale to się nie goiło. Dalej było takie same. Przez 2 miesiące. Tak, 2 miesiące to robiłem i wiem, że żona jak ci powie, to powinieneś tak zrobić, ale ja stwierdziłem, że nie będę się stosował do zaleceń żony i będę robił po swojemu, ale po tych 2 miesiącach no, oczeźwiałem i stwierdziłem, dobra. Jak żona mówi, żebym zrobił tą pianką z jęczmienia, a ja się z tego śmiałem, naprawdę z tego się śmiałem. Bo jak pianka z jęczmienia mi pomoże na trudno gojącą się ranę. Ale zrobiłem i uwierzcie mi, drodzy Państwo, że ja po 2 dniach miałem po prostu zagojoną tą ranę do tego stopnia, że nie było śladu. Nie było śladu na skórze w ogóle, że była jakaś rana. I ja wtedy się przekonałem, że to naprawdę działa. Że zwykła taka pianka, co po prostu jest z jęczmienia po szyjku, działa. A propos skóry, właśnie też można stosować zewnętrznie i na rany, i w ogóle jako taką maseczkę. I to naprawdę świetnie działa, czy to pianka z jęczmienia, czy też papka z, na przykład z proszku chlorelli, która to chlorella ma antybiotyk, działa też przeciwzapalnie. Więc to jest tak uniwersalna rzecz, że chociaż mówimy, że to jest żywność, bo to jest żywność, to tak jak mówił Hipokrates, ojciec medycyny, że lekarstwo powinno być jedzeniem, a jedzenie lekarstwem. I coś w tym na pewno jest.
Natomiast wracając do skóry, to chciałam właśnie jeszcze powiedzieć o tych takich zmianach, które się czasami pojawiają na skórze z wiekiem. I mam dwa, jak do tej pory udokumentowane, jedno nawet, jeśli chodzi o zdjęcia, dość dobrze. Miałam na kciuku tutaj taką narość. Ona była przez 5-7 lat. I w sierpniu zeszłego roku, czyli tak po 2 latach jedzenia tych zielonych, zaczęła się wypłaszczać i w ciągu miesiąca nie było po niej śladu. A ostatnio też zauważyłam, że taka podobna zmiana, taka w kolorze skóry, niby nic, ale miałam ją tutaj na ramieniu, też prawie już jest całkiem wchłonięta. Więc też z niecierpliwością oczekuję kolejnych efektów, no bo któż z nas, a szczególnie kobiety, nie chciałby być piękniejsze, gładsze, no i co tu dużo gadać, wszyscy chcielibyśmy być zdrowsi. To może jest niewiele z tych naszych doświadczeń, na pewno nie wszystko pamiętamy, na pewno nie zapadamy na infekcje, a jeżeli nawet jakaś się trafia, to króciutko i bardzo łatwo to można też wyleczyć przy pomocy jedzenia. Więc jesteśmy zdrowsi, w aptekach nas nikt nie widuje, w apteczce jest pusto, plastry i aspiryna ewentualnie na wszelki wypadek, więc proszę przemyśleć, czy nie lepiej jest jeść na tyle dobrze, żeby nasz organizm był na tyle odżywiony i odtruty, żeby zaczął sobie sam radzić z tym, na co współczesna medycyna i farmakologia i cały ten przemysł produkujący suplementy i leki często gęsto nie mają dobrego rozwiązania i słyszymy, że będziemy się na przykład musieli faszerować jakimiś lekami do końca życia. Więc zapraszamy do naszego zielonego stołu. Kontakt do nas, osób ciekawych tego rozwiązania, będzie pod filmem i do usłyszenia następnym razem. Dziękujemy za uwagę i do następnego razu. Smacznego.